Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Kochani moi, we Francji aż huczy. Francuscy politycy nie mogą zrozumieć, co się stało, dlaczego się tak stało, oraz co najważniejsze, nie mają pojęcia, co zrobić. A dlaczego we Francji huczy? A dlatego, że poważna instytucja badawcza w tamtym kraju, to znaczy Instytut IFOP, zbadał, Nastroje wśród francuskich muzułmanów i okazało się, że wbrew temu, co zakładano, francuscy muzułmanie nie chcą się laicyzować. Dla Francuzów, a konkretnie dla rządu francuskiego, jest to tyleż niezrozumiałe, co bardzo niepożądane. Dlatego, bo Francja. Tak ma zapisane w konstytucji, jest republiką, jest krajem świeckim, krajem, w którym ta świeckość idzie. Tak daleko, że za noszenie ym, krzyżyka na ulicy można zostać, no, co najmniej wyszydzonym i sytuacje takie jak po pożarze katedry Notre Dame, gdy ludzie wychodzili na ulicę i robili takie kilkuset-osobowe procesje, czy tam co najwyżej tysiąc osób chodziło, to dla Francuzów było coś zupełnie niespodziewanego. Jak to? Chrześcijanie wyszli na ulicę. I zademonstrowali swoją religię. Przecież jest to niemożliwe. Francja jest krajem laickim, krajem, w którym nie ma miejsca na religię, a nawet jeśli ona gdzieś tam sobie jest, to jest obchodzona w domu, może nie pokryjomu, ale w sposób jak najbardziej prywatny, żeby czasem kogoś innego nie urazić swoją własną religijnością. I Francja właśnie takim krajem jest. I w artykule źródłowym, do którego link macie w opisie, a artykuł ten pochodzi z Onetu, ciągle um, medium należącego do niemieckiej korporacji Axel Springer, a już niedługo należącego do amerykańskiej korporacji, ponieważ ten um, ten. Axel Springer został kupiony. Także to są poważne media, na podstawie których się opieram. Linki macie w opisie. I tam możecie sobie sprawdzić, że francuscy politycy, nie mam pojęcia kurcze na podstawie czego uznali, że Francuscy muzułmanie dopasują się do tego laickiego stylu życia. I tutaj jest taki cytat: Jeszcze przed 30 laty można było sądzić, że islam podzieli los głównych wyznań chrześcijańskich. Tendencje się jednak odwróciły. No właśnie, moi kochani, no chrześcijan praktycznie we Francji już nie ma, a jeśli są, to już powiedziałem: tacy bardzo, bardzo mocno skrywani, i oni liczyli, nie mam pojęcia na podstawie czego, że tak samo będzie z muzułmanami. A tutaj kurczę. Odwrotnie. E, ilość muzułmanów, którzy, odsetek, nie tylko liczby bezwzględne, ale również odsetek muzułmanów, którzy przestrzegają e, postu w ramadanie, odsetek muzułmanów, którzy chodzą do meczetu, odsetek muzułmanów, którzy robią publiczne modły na ulicy, a także. Odsetek muzułmanów, którzy uważają, że prawo szariatu powinno być ważniejsze od prawa cywilnego, rośnie. Rośnie. Że prawa cywilnego użyłem tak w złym w znaczeniu. Prawa stanowionego przez człowieka, bo tutaj chodzi nie tylko o prawo cywilne w znaczeniu. Między obywatelami, ale również prawo karne i każde inne, że po prostu prawo szariatu powinno być prawem dominującym w danym kraju. To jest i teraz Francuzi biedni nie wiedzą, co mają zrobić, kompletnie, bo oni są w szoku. Mi się wydawało, że jak przyjadą do Francji ludzie bardzo religijni, o bardzo ukształtowanym światopoglądzie, którzy są w stanie za swoje przekonania. Poświęcić bardzo, bardzo wiele. Wszyscy co jakiś czas przekonujemy się jak wiele, i Francuzom się wydawało, tak wynika z tego artykułu, że ludzie bez poglądów, ludzie mm, bez jakiejś wizji, ludzie których celem jest tylko życie w dobrobycie i jakieś wartości republiki, które nie do końca są dookreślone, że to ci ludzie. Bez wartości, zdominują tych ludzi z wartościami. A tu kurczę odwrotnie to ci ludzie, którzy są bardzo zdeterminowani, zaczynają dominować nad tymi ludźmi niezdeterminowanymi. Co prawda, ja mam takie wrażenie, że. Ta instytucja IFOP to może mieć coś wspólnego trochę z polską fundacją narodową, ponieważ Polska Fundacja Narodowa, jak ostatnio pokazują, media jest królem w wydawaniu milionów złotych na, fan, na reklamy na w profilach instagramowych, które mają po 150 lajków, czy tam followersów, czyli przepraszam, to powiem wprost marnowania pieniędzy. A te pieniądze są de facto pieniędzmi podatnika, bo ta fundacja jest utrzymywana głównie przez spółki skarbu państwa, które gdyby nie dały pieniędzy tejże fundacji, to wykazałyby to w zyskach, a zyski um, wróciłyby do budżetu, bo to są spółki należące do skarbu państwa, więc po prostu um, dywidendy idą do, do skarbu państwa. I także, a, natomiast także tam bardzo, bardzo dziwne rzeczy się dzieją. De facto nasze pieniądze są wydawane nie wiadomo na co. Tak samo tutaj mam wrażenie, że ta e, Fundacja IFOP to po prostu odkryła Amerykę w konserwach. Czyli stwierdziła naukowo coś, co mm, no, każdy, kto pojedzie do Francji i zobaczy, co tam się dzieje na ulicach, no, może stwierdzić gołym okiem. I naprawdę nie potrzeba na to e, jakichś pieniędzy. Meczety pękają w szwach, a w meczetach jest bardzo dużo ludzi. Czasem ludzie nie mieszczą się dosłownie w tych meczetach, i to mimo tego, że cały czas buduje się nowe meczety. No to kochani moi, jak się buduje obiekty sakralne, to raczej znaczy, że dana religia rozkwita, a nie się zwija, nie? Jak się. Y y Budynki sakralne burzy albo zmienia na coś innego, tak jak na przykład na dyskotekę, albo właśnie na meczet, jak to czasem jest, że czary, mary, wchodzisz do kościoła, tam meczet. Tak się na Zachodzie dzieje. Nie jestem pewny, czy to we Francji, ale w Niemczech na pewno takie meczety zrobione z kościołów katolickich są. No to właśnie jak się niszczy, albo w jakiś inny sposób odsakrali. Odsakralizowuje lub przesakralizowuje um, budynki kultu, to to znaczy, że się religia zwija. I także tutaj, że Francja ma coraz większy odsetek muzułmanów, to nie jest nic nadzwyczajnego, to jest wręcz oczywista oczywistość, wynika to z całej masy różnych rzeczy, między innymi z demografii. Francja ma całkiem dobry. Odsetek, znaczy całkiem dobry przyrost demograficzny, jak na Europę, tylko też, jak się spojrzy, to mm, ten przyrost demograficzny raczej dotyczy osób religijnych, a jak już powie, zostało powiedziane, religia to jest domena islamu, w związku z tym z każdym pokoleniem jest coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, bo francuski. Mm, takie powiedziałbym laickie lub tam pozostałości jakichś chrześcijańskich, jakoś nie chcą rodzić dzieci, a muzułmanki bardzo chętnie rodzą. Do tego jeszcze nazwijmy to chrześcijanki lub bezwyznaniowe osoby. Tak to wychodzi ze statystyk: jeśli rodzą, to zwykle w późnym wieku, natomiast muzułmanki zwykle we wczesnym. W związku z tym jest coraz większy odsetek muzułmanów, ponieważ no, takie są nastroje, jakie są, to religijność wśród tej populacji, która się powiększa, i tak wzrasta. I tutaj y, mamy taką informację. Odnosi y, Tutaj są wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut IFOP. Wynika z nich, że w ciągu 30 lat, 30 lat tylko, odsetek muzułmanów chodzących na cotygodniową modlitwę do meczetu wzrósł z 16 do 38%. Wzrasta też odsetek Mahometan, którzy zachowują islamski zakaz spożywania alkoholu w ogóle, i praktykują post w ramadanie. Ale kochani moi, to nie jest największy problem Francuzów z utrzymaniem laickości kraju, jakim w tym artykule się pisze. Ponieważ tutaj jest taki fajny fragment, okazuje się, że wśród francuskich muzułmanów istnieje dość pokaźna i stale rosnąca, co bardzo ważne, grupa, która nie uznaje wartości francuskiego prawa. I to jest bardzo poważny problem. Nie uznaje wartości francuskiego prawa. To znaczy, że ci ludzie, tak wynika, taka jest implikacja logiczna, nikogo tutaj, broń Boże, nie chcę obrazić, że no skoro nie uznają francuskiego prawa, to nie zamierzają go przestrzegać. I teraz pytanie: jakiej części francuskiej. Znaczy, w ogóle nie, używają, nie uznają francuskiego prawa, tak? to jest tak napisane. Czyli jakiegoś prawa używa, uznają, prawda? Bo albo jest kompletna anarchia, albo jakieś prawo. I pytanie, czy to prawo, które oni uznają, jest w sprzeczności z francuskim prawem, czy nie jest w sprzeczności z francuskim prawem? I co jest jeszcze ważniejsze, kto wymusi na tych ludziach respektowanie francuskiego prawa? No bo żadne państwo, przynajmniej tak mi się wydaje, poprawcie mnie, jeśli się mylę, nie może sobie pozwolić na to, iż istnieje bardzo duża grupa osób, a Muzułmanów we Francji jest wiele milionów i ta grupa cały czas rośnie. W związku z tym nawet kilkudziesięcioprocentowy odsetek tej grupy to są miliony osób. Czyli żadne państwo nie może sobie pozwolić, żeby kilkumilionowa grupa ludzi, a może nawet już kilkunastomilionowa, nie, kilkumilionowa grupa ludzi, nie uznawała prawa. Więc coś trzeba zrobić. Albo w jakiś sposób trzeba... Wymusić stosowanie tego prawa. Pytanie jak, jeżeli mm, francuscy policjanci na przykład mogą się bać, mogą, mogą nie chcieć, a mogą po prostu nie potrafić. Bo jeżeli ktoś uważa, że nie będzie przestrzegał prawa z powodów, nazwijmy to jakich typowo przestępczych na przykład, chce łatwego życia, więc nie uznaje prawa mówiącego, kto kradnie ten, czyli zakazu kradzieży i po prostu kradnie dla pieniędzy, tak? No to jeszcze takiego człowieka można um, zmusić do przestrzegania prawa na przykład nieuchronnością kary, czyli jak się zrobi dobrą policję, która na pewno cię złapie, jak ukradniesz, to taki złodziej, który chce sobie ze złodziejstwa zrobić zawód, raczej przestanie kraść. Można też spróbować wielkością kary, czyli czegoś, czego nie cierpie zamiast nieuchronności kary, czyli popełnisz przestępstwo, cię ukarzą, prawie na 100%, to robisz, że popełnisz przestępstwo, pewnie cię nie ukażą, ale jak ci ukażą, to zmarnują ci życie. Się potem okazuje, że za głupią kradzież, za którą na przykład powinieneś trafić na dwa miesiące do więzienia, trafiasz na 10 lat. Przykładowo mówię. Na szczęście tak, takich akcji w Polsce nie ma, ale, ale jest też bardzo do dużo innych rzeczy. No ale jeśli masz do czynienia z kimś, to kalkuluje, no to rzeczywiście tak wymusisz posłuch, ale jeśli masz do czynienia z osobą, która swoje nieposłuszeństwo motywuje religijnie, no to tam może być, jak, może być bardzo poważny problem z wymuszeniem stos stosowania się do zasad prawnych. Czytamy teraz dalej. 37% muzułmanów, w tym 49% młodych, uważa, że świeckość państwa powinna się dostosować do religii, a nie na odwrót. To są bardzo ważne dane. Po pierwsze, już w tej chwili 37% muzułmanów tak uważa, a wśród młodych 49, ci młodzi są przyszłością. Gdyby tak było, że ogół uważa 49, ale młodzi 37, to mamy do czynienia z tendencją malejącą. Bo o ile nie dojdzie do radykalizacji przy starzeniu się, że się tak wyrażę, o tyle taki pogląd powinien w tym momencie się osłabiać, tak? Teraz gdyby teraz było wśród ogółu 49 a wśród młodych 37, to to wiadomo, młodzi dorosną, będą nowi młodzi, ci bardziej postępowi młodzi, przekażą swoje bardziej postępowe myślenie swoim dzieciom i odsetek takich ludzi, którzy uważają, że świeckość państwa powinna się dopasować do religii, a nie odwrotnie, będzie maleć. Ale tutaj mamy odwrotnie. Tutaj to wśród młodych jest taki pogląd, bardzo szkodliwy dla zasad republiki. W związku z tym można śmiało założyć, że ten odsetek będzie rósł, bo ci zradykalizowani rodzice zradykalizują swoje dzieci i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast stwierdzenie, że świeckość państwa powinna się dostosować do religii, a nie na odwrót, oznacza ni mniej ni więcej tylko to, że... Oni uważają, że w momencie, w którym jest konflikt wartości, konflikt wartości religijnej oraz konflikt wartości świeckiej, to świeckość musi ustąpić wartości religijnej. Czyli na przykład Prawo Republiki mówi, że nie wolno, od, nie wolno przykładowo, nie wolno sprawować kultu religijnego w miejscach publicznych, gdyż to może urazić czyjeś uczucia ale oni mają zapisane, że muszą w miejscach publicznych um, przeprowadzać um, obrzędy religijne, na przykład modląc się na ulicach i w związku z tym oni uważają, że mają do tego prawo, mimo tego, że, um, że prawo w, w kraju, w którym są, im tego zabrania. Bardzo, bardzo e, nieciekawe, bo to oznacza, że no, tutaj już ma, idziemy w stronę państwa wyznaniowego, biorąc pod uwagę, że ilość, odsetek takich ludzi, odsetek muzułmanów rośnie, a do tego jeszcze wśród tych muzułmanów rośnie odsetek ludzi, którzy tak uważają. Co więcej, 27% wyznawców islamu we Francji jest zdania, że to prawo szariatu musi mieć pierwszeństwo przed prawem francuskim. I to jest bardzo, nie, bardzo, moi kochani, niebezpieczne. Tutaj, te, tutaj nie jest powiedziane, ale ja znam takie badania. One, To nie jest pierwsze badanie, które na ten temat było robione. Jakieś 2-3 lata temu robiłem na ten temat vloga, że rzeczywiście były robione badania wśród Francuzów yy, i rzeczywiście coś koło 30%, tutaj podaję 27%, to jest mniej więcej to samo, fra yy, Francuzów wyznania muzułmańskiego uważa, że prawo szariatu powinno zostać wprowadzone w danym kraju, yy, we Francji. 27%, a tam było coś koło 30%, możliwe właśnie, że 27%, nie za dużo, nie? To ciągle nie jest większość, wydaje się, że republika jest bezpieczna. Ale tam jest jeszcze druga dana. Ilość Francuzów wyznania muzułmańskiego, którzy co prawda nie chcą, żeby prawo szariatu było wprowadzone, ale gdyby ktoś chciał, to oni się zgodzą. I to jest dobrze ponad 30%. Czyli w sumie jest to dobrze ponad 60% muzułmanów. Chce lub godzi się na wprowadzenie prawa szariatu we Francji. A to oznacza nie mniej nie więcej, tylko to, że gdy partie islamskie przejmą władzę we Francji, to zostanie tam wprowadzone prawo szariatu. A to, że partie islamskie chcą przejąć władzę we Francji, to źródłem tego są same te partie, które wprost ich działacze otwarcie mówią, że oni chcą przejąć demokratycznie władzę we Francji i że pomogą im w tym, no to oni używają takiego brzydkiego określenia, ale generalnie, że chodzi o. Dużą zdolność do rozrodności ich kobiet. Czy mówiąc krótko, populacja muzułmanów we Francji zwiększa się i zwiększać się będzie, natomiast i będzie stanowiła coraz większy odsetek społeczeństwa. Ci ludzie po osiągnięciu 18 roku życia dostają prawa wyborcze i mogą głosować. Kłosując yy, na partie islamskie, wcześniej czy później doprowadzą do tego, że będzie tam islamski rząd. A islamski rząd będzie mm, realizował, może nie za pierwszej kadencji już, ale za którejś na pewno, będzie, będzie realizował mm, potrzeby swoich wyborców. 27%, jak tutaj jest powiedziane, chce prawa szariatu, a 30 parę procent, jak ja pamiętam z innych badań, się na to godzi. Czyli zrobią dokładnie to, czego chce ich elektorat, wprowadzą we Francji prawo szariatu. I to zaczyna być bardzo nieciekawe, albowiem prawo szariatu yy, jest w wielu punktach. Tak to powiedzmy, w wielu punktach jawnie sprzeczne nie tylko z wartościami republiki, ale jest sprzeczne z takimi podstawowymi wartościami świata zachodu. Yy, czy prawa, które wyrosło na gruncie prawa rzymskiego, czy też w ogóle no naszej kultury i tego, jak my postrzegamy świat. I tutaj nie trzeba daleko szukać, wystarczy zobaczyć, jak funkcjonuje prawo na przykład w Arabii Saudyjskiej, w Iranie, czy w wielu innych krajach, w których w praktyce prawo szariatu mamy. I dzieją się tam naprawdę bardzo niefajne rzeczy. Na przykład... U nas oczywistym jest, że gej to taki sam człowiek jak każdy inny, tyle tylko, że ma inną orientację. I jestem przekonany, że typowemu Polakowi, dopóki on nie wychodzi na ulicę i nie uzurpuje sobie praw, które, na przykład praw do szydzenia z katolików, to nikomu nie przeszkadza. W prawie szariatu natomiast jest to zbrodnia karana śmiercią. Podobnie jak na przykład cudzołóstwo. Przy czym to cudzołóstwo tam jest zrozumiane w sposób bardzo religijny. Wolno to zrobić tylko i wyłącznie z żo żona, może to zrobić tylko z mężem. U nas na przykład jeżeli ktoś jest narzeczeństwem, czy też dziewczyna z chłopakiem, jak zrobią to ze sobą, to my potocznie nie uważamy tego za cudzołóstwo. No bo Okej, okay, nie mają ślubu, ale nikogo nie zdradzają. My tak rozumiemy cudzołóstwo jako zdradę, prawda? Bo, no bo tak, tak, tak to wygląda w naszym rozumieniu w kulturze europejskiej, prawda? W Zachodzie, tam nie. Po prostu może to zrobić tylko z mężem. Ostatnio wybuchnęła taka informacja a propos, że w, bodajże w Indonezji mm, za samo wynajęcie wspólnego pokoju, jeżeli facet i kobieta nie są małżeństwem, mogą trafić do więzienia. I dotyczy to również turystów. Ciekawe, nie? Moim zdaniem powinno się o tym głośniej mówić w mediach, no bo ktoś może na przykład pojechać sobie z dziewczyną do hotelu i się okaże, że zostanie z tego hotelu przewieziony do, do aresztu, potem do sądu i, i do więzienia, no bo kurczę, wynajęli wspólny pokój, a nie są małżeństwem. Też tutaj należałoby się zapytać, czy na przykład małżeństwa innowierców w ogóle są honorowane. Jakiś czas temu znowu była bardzo głośna historia kobiety, nie pamiętam, gdzie to było, chyba w Pakistanie. Kobieta napiła się wody z ujęcia przeznaczonego dla muzułmanów, pobito ją o to, za to i oskarżono o bluźnierstwo. W wyniku tego oskarżenia, oskarżenia o bluźnierstwo została skazana na śmierć. To są rzeczy, które nam, Europejczykom, w głowie się nie mieszczą. No, ale Francuzi niedługo będą musieli się z tym uporać. Może jeszcze nie za 10 lat, nie za 20, a być może nie za 30, nie za 40. Natomiast będą musieli. Nie wiem skąd wziął im się pomysł, że społeczność islamska się zlaicyzuje tak samo jak społeczność chrześcijańska, bo widać było gołym okiem, że się tak nie stanie. Natomiast się nie laicyzuje. Za to zwiększa swój odsetek i wprost z badań wychodzi, że oni chcą prawa religijnego. Prawa bardzo, bardzo daleko idąco nietolerancyjnego w stosunku do wszystkich innych. I teraz na końcu warto by powiedzieć jedną rzecz. Bo Rząd prawa i sprawiedliwości bardzo głośno krzyczy, że on tutaj Polskę zabezpieczył, że takie różnice kulturowe w Polsce nie nastąpią. Jest to nieprawda. Rząd prawa i sprawiedliwości robi dokładnie to samo co Niemcy i Francuzi. Tylko robi to samo, co oni robili kilkadziesiąt lat wcześniej. Bo większość ludności Wyznających tę religię w obu tych krajach, wzięło się nie stąd, że ktoś nagle ich przywiózł na podtonach. Nie. Oni sami przyjechali, zaproszeni. Mieli pracować. Po prostu duże firmy we Francji i w Niemczech wymusiły na rządzie, czy wymogły na rządzie, żeby wpuszczał do tych krajów tanich pracowników. Więc wpuszczano tanich pracowników. Podobno Miano nawet taką nadzieję, że oni przyjdą, zrobią swoje, a potem wyjadą. No kurczę, no nie chcieli. Ja nie rozumiem zupełnie dlaczego. Przyjechali do kraju, w którym jest dobrobyt, w którym się żyje dużo lepiej niż w kraju, z którego, z którego pochodzą, no i nie chcą tego kraju dobrobytu opuścić. No ja kompletnie nie rozumiem dlaczego. No przecież ja bym, u, 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 ja bym zrobił swoje i wyjechał od razu. No, i dokładnie na tej samej zasadzie rząd prawa i sprawiedliwości ściąga do Polski setki tysięcy imigrantów zarobkowych, w tym z krajów kompletnie różnych kulturowo od Polski, w tym z tego kraju, w którym tą kobitę skazano de facto za to, że się napiła wody. Podajże że to jest Pakistan. Jest ściąganych po prostu setki tysięcy. Źródło tego to jest Polska w 2008 roku była drugim, drugim albo pierwszym, ale chyba drugim drugim krajem, który przyjął najwięcej migrantów z całej Europy. Oczywiście chodzi tutaj o migrantów spoza Unii Europejskiej. Ciekawostka, prawda? No właśnie, tak mi się wydaje. I teraz tak, ci ludzie pracują dla korporacji, ci ludzie są bardzo grzeczni, bardzo mili, zero pretensji do nich, żadnych. Ciężko tyrają. Natomiast poza ściąganiem ich do Polski, jak, który ja uważam jako błąd, rząd prawa i sprawiedliwości robi dokładnie drugi błąd, który, po, który popełnił świat zachodu. Nie robią nic, żeby tych ludzi asymilować do naszego społeczeństwa. Nie ma kursów. Nie ma zajęć kulturalnych, bo to przecież przez kulturę się asybiluje. Nie robi się nic, żeby z tych migrantów zrobić Polaków. Żeby nauczyć ich naszej historii, żeby nauczyć ich dobrze naszego języka, żeby wpoić im naszą kulturę, nasze wartości. Nie robi się kompletnie nic. A potem się dziwi, że no kurczę, sami z siebie nie przesiąknęli. Wiecie, niektórzy przesiąkają. Ja znam na przykład bardzo dużo. Polaków pochodzenia Wietnamskiego, bo to już tak trzeba powiedzieć, to jest drugie trzecie pokolenie, czyli rodzice albo dziadkowie przyjechali do Polski. Polski perfekt, ale perfekt! Lepsza polszczyzna niż u niejednego człowieka, który którego pradziadowie się jeszcze urodzili w Polsce. Fantastyczna polszczyzna. Fantastyczna znajomość historii. Mam nadzieję, że nikt mi tutaj nie posądzi mnie o jakiś rasizm, ale ja mam wrażenie, że Wietnamczycy w Polsce dużo chętniej się uczą, że są dużo bardziej pracowici. Takie mam wrażenie. I historia perfekt. Więcej, ja mam wrażenie, że przynajmniej ci, których ja znam, to są polscy patrioci, którzy czują się Polakami. Ich pradziadek, albo ich babcia, czy dziadek są w Wietnamie. Oni nawet chętnie do nich pojadą na wakacje, ale oni już się czują Polakami. Także są przypadki takiego yy, samoasymilacji, ale rzadko, zwykle powstają skupiska, które kultywują swoją własną. Tradycje, religie, i nie ma w tym nic złego, że ktoś kultywuje swoją własną religię, tradycję, jeśli ona jest niedominująca, nie próbuje narzucać i się rozprzestrzeniać. Prawda? Jak na przykład w Stanach Zjednoczonych, w prawie każdym większym mieście w latach 80. było tak zwane Chinatown. Czyli dzielnica, w której był bardzo duży odsetek ludności chińskiej. Budynki wyglądały, były stylizowane na chińskie, bazary, jedzenie, restauracje, no małe Chiny. I nikomu to nie przeszkadzało, bo Chińczykom nie przyszło do głowy, żeby próbować narzucać swoją kulturę innym osobom. Więcej, ja też nie miałbym problemu, żeby gdzieś w okolicy Warszawy powstało małe Chinatown, pewnie małe, bo Chińczyków w Polsce jest mało, na, ale na zasadzie dwóch, trzech, chociaż osobiście wolałbym, żeby była pełna asymilacja czyli nie, że Chińczycy sobie mieszkają w tej dzielnicy, Wietnamczycy w tej, Arabowie w tej nie, wszyscy razem i asymilują się asymilują, czyli stają się Polakami. Uczą się naszej historii, uczą się naszego języka. To jest możliwe, kochani moi. Rzeczpospolita. Od dawna robiła takie rzeczy. Nie ja wiem, czy Wy sobie zdajecie sprawę, ale na przykład pod Grunwaldem po stronie Jagieły naprawdę stały muzułmańskie chorągwie. Polacy wiary muzułmańskiej w, razem z Polakami wiary chrześcijańskiej dali odpór zakonowi Krzyżackiemu. Można, można. My mamy swoich polskich Tatarów, muzułmanów. Polacy jak każdy inni. Nawet znam takich, którzy mają choinki w domu. To jest zupełnie co innego niż to, co się dzieje we Francji, gdzie wprost ich kapłani mówią, że złożenie chrześcijaninowi życzeń wesołych świąt przed Bożym Narodzeniem to jest zbrodnia i tę nie wolno zrobić. I teraz tak. Polski rząd ma z jednej strony fatalne przykłady z zachodu, gdzie kultura kraju, kultura Francji jest już coraz bardziej zdominowana. I jeżeli oni nic nie zrobią, a ciężko im będzie w tym momencie coś zrobić, to zostanie zdominowana całkowicie. A z drugiej strony mamy swoje własne polskie fantastyczne przykłady. Co robić, żeby było dobrze? I teraz tak, nasz rząd, który obiecywał nie wpuszczać migrantów ekonomicznych więcej, straszył nimi, ja jak widzicie nie straszę ale on nimi straszył i mówił, że no już nie będę tego nawet powtarzał, straszne rzeczy mówił, prawda w niewielkiej części pewnie prawdziwe ale tam była po prostu jakaś no, przegięcie było, prawda mówił, że nie wpuści, a sam ściągnął i teraz ten rząd Prawa i Sprawiedliwości ma dwie opcje Albo sięgnie do wzorców z Rzeczpospolitej. Nie, nie trzeciej Rzeczpospolitej, tylko Rzeczpospolitej. Nawet drugiej Rzeczpospolitej też przecież. E, druga Rzeczpospolita była multikulturalna. I na przykład w powstaniu warszawskim Czarnoskóry polski patriota brał udział. I brał. I nawet z sukcesem, w takim znaczeniu, że przeżył. Także mamy fajne wzorce i mamy niefajne wzorce. I bierzemy przykład z tych niefajnych wzorców, czyli nic nie robimy, kompletnie nic. A wiecie, jaka jest definicja szaleństwa? Taka, że robi się w ciągle te same rzeczy i liczy się na inny wynik. Czyżby więc PiS był rządem szaleńców, którzy powtarzają błędy Francuzów, Niemców i liczą, że będzie inny wynik? A może im się nie chce? A może mają inne wartości, ważniejsze i poświęcili pewne wartości, a może tego chcą? Na pewno dla Francuzów i dla Niemców najważniejsze było dobro korporacji, które, które, które te korporacje miały dostać tanią siłę roboczą. Biorąc pod uwagę, jak zachowuje się rząd prawa i sprawiedliwości, być może dla nich też jest to najważniejsze. W końcu duże amerykańskie korporacje. Na przykład ostatnio gruchteło, że wywalczyły sobie a w zasadzie Stany Zjednoczone dla nich wywalczyły, że nie będzie w Polsce podatku cyfrowego, podatku, który w praktyce uderzyłby w Google, w Amazona, w Ubera no właśnie. I co jest bardzo ciekawe, to to, że ci migranci w dużej części pracują właśnie dla zachodnich korporacji. To wiecie, są takie korporacje, na przykład przewozowe, które jak przyjedzie ktoś mówiący po polsku, to się bardzo dziwisz. Tutaj nawet nie chodzi o to, czy przyjedzie człowiek urodzony w Polsce, czy nieurodzony w Polsce, tylko czy się w ogóle nauczył polskiego. Bardzo się zdziwisz, jak przyjedzie ktoś, z kim można porozmawiać po polsku. I zobaczcie, do jakich takich ciekawych sytuacji dochodzi. Przyjeżdża człowiek z kraju X, żeby nikogo nie stygmatyzować. Pracuje w korporacji należącej do kraju Y czy do kapitału z kraju Y. Wytwarza pewne dobra. Te dobra są eksportowane, a następnie zyski tej korporacji są wytransferowywane za granicę. Co my z tego mamy? Skoro zyski są wytransferowane za granicę, to nie mamy żadnych pieniędzy z tego tytułu, że ta fabryka nie płaci nam podatków. Nie płaci nam podatków. W ogóle. Produkty są eksportowane, czyli tak, ani nie mamy pieniędzy, czyli produkty nie są zużywane w Polsce, jadą sobie na zachód, a pieniądze z tej sprzedaży, a w zasadzie zyski z tej sprzedaży, i tak są transferowane. Nie mamy z tego podatków. Ktoś powie, że takie firmy nam zmniejszają bezrobocie. No jak nam zmniejszają bezrobocie? Jak w Polsce nie ma ludzi do pracy i trzeba ściągać ludzi z zagranicy, właśnie żeby pracowali w tych korporacjach. Więc zmniejszenie bezrobocia w Polsce w ogóle nie ma już żadnej wartości, bo u nas brakuje rąk do pracy. U nas to raczej za. Zwalnianie pracowników powinno się ubić brawo w tym momencie, tak, bo nam się mówi, że u nas brakuje rąk do pracy, prawda? Czyli, czyli tak, pieniędzy z tego nie ma, towarów z tego nie ma, czasem jest zatrucie środowiska, jeśli na przykład to są jakieś chemiczne przedsiębiorstwa itd., to jest minus. No, tylko i wyłącznie ewentualny podatek dochodowy od takiego imigranta. Tyle tylko, że taki imigrant dostaje bardzo dużo. Pomocy socjalnej od państwa, bo zwykle zarabia na tyle mało w takiej korporacji, że nie stać by go było sobie samemu tutaj żyć. Więc na przykład są beneficjentami polskiego 500. Plusa, a dzieci mogą mieć bardzo dużo. Albo mają dofinansowanie do mieszkań, gdzie podatnik zrzuca się na to, żeby on miał dofinansowane mieszkanie. Albo pracując na śmieciówce nie płaci się za nich ubezpieczeń zdrowotnych, ale gdy coś im się stanie, to i tak przecież są leczeni, I żeby nie było wątpliwości. Ja nie mówię, żeby człowieka nie leczyć, gdy potrzebuje po pomocy. Wręcz przeciwnie, uważam, że trzeba go leczyć. Ale uważam, że nie powinno go się leczyć na koszt polskiego podatnika, tylko skoro jakaś korporacja ściągnęła sobie pracownika i nie płaci za niego ZUS-u, czy tam NFZ-u, bo na przykład zatrudnia go na śmieciówce, to jeśli jemu coś się stanie, trzeba go wyleczyć. A następnie tej korporacji wysłać rachunek. Tak ja uważam, a się tego nie robi. Czyli zobaczcie, jakie to jest ciekawe. Mamy ściąganie ludzi, którym się nikt nie interesuje, więc mogą tworzyć zamknięte getta i zamiast się chociaż, yy, zamiast się asymilować, to tworzą klawy, które stają się coraz większe, coraz większe, coraz większe. Polska jako gospodarka, jako kraj praktycznie nie ma z tego zysków, nie ma też pieniędzy z podatków. Za to ci ludzie są dofinansowywani, czyli de facto dofinansowywana jest ta korporacja. Bo to ta korporacja powinna tym ludziom płacić na tyle dobrze, żeby ich było stać wynająć mieszkanie na wolnym rynku i żeby było ich stać się ubezpieczyć. Tyle moi kochani. Sorry, że e, jeśli komuś sprawiłem przykrość tym materiałem, uwierzcie mi, że nie chciałem. No ale chyba lepiej, że ktoś powie, że u nas też nie jest za fajnie i coś trzeba by z tym zrobić, niż takie gadanie, wszystko jest super, wszystko jest super, a potem się obudzimy z ręką. No właśnie, byle nie na palu, na którym jest odcinana za jakieś przestępstwo zgodnie z prawem szariatu. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa.